kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj wpadam tutaj do Was z kolejnym moim pomysłem uszycia ozdoby świątecznej. Już za chwilę mamy święta, więc to już taki ostatni dzwonek, żeby próbować szyć, a naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście szyli, ponieważ jest to mega frajda, mega przyjemność, rozwija się kreatywność, rozwija się Twoje poczucie wartości. I naprawdę w serducho rośnie, kiedy widzisz, jak tworzysz chociażby takie skrzaty albo takiego skrzata tutaj, którego ja tutaj już mam od kilku lat i szyjecie go ze mną. Ale dzisiaj wpadam do Was w ogóle z innym pomysłem. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do włączania dzwoneczka, żebyście wiedzieli, co u mnie się dzieje i żebyście również komentowali do mnie i zostawiali komentarze o swoich sukcesach, porażkach. Piszcie do mnie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z szyciem, a ja Wam zawsze pomagam, bo wiecie, że ja zawsze odpisuję na wszystkie Wasze wiadomości. A teraz zapraszam Was do szycia i już Wam pokazuję czego. Oczywiście wykroję na te wszystkie ozdoby, na przykład tu na tego skrzata, na bałwana, na łosia, renifera. Tutaj znajdziecie link w opisie i będziecie mogli skorzystać, jeżeli nie umiecie zrobić, więc zapraszam do mojego sklepu, gdzie będziecie mogli kupić te wszystkie ozdoby. Dzisiaj będziemy szyć takiego oto piernikowego ludzika, o którego również już dawno prosiliście. Wykrój oczywiście na tego piernikowego ludzika łącznie z ubraniem, z czapeczką, z kamizelką, która też jest przygotowana na niego i czapką świętego Mikołaja znajdziecie u mnie w sklepie www.sklep.domowakrawcowa.pl. Tam są wszystkie wykroje, a tu już niedługo będzie wkrótce wykrój na, już teraz będzie wykrój do kupienia na tego ludzika. Link jest poniżej, tak jak mówiłam. No to co? Powiem, że jest bardzo urodziwy, bardzo prosty w uszyciu. Nie ma skomplikowanych zaszewek, nie ma żadnych skomplikowanych jakichś układów, więc osoby, które ze mną szyją, już na pewno w dużej mierze poradzą sobie bardzo prosto w wykonaniu tego ludzika. Za dużo klejenia tutaj też nie ma. Chyba nawet nic nie kleiłam. Wszystko szyłam, więc było bardzo fajnie. Wykrój oczywiście przygotowany jest tak, żeby uszyć wersję taką, jak jest ta tutaj, dwukolorową rączki, dwukolorowe nogi, ale również możecie uszyć go w całości. Ja będę teraz z Wami tutaj szyła go w całości, jakby całego ludzika, a oczywiście w miejscach, gdzie będzie do wykonania taka dwukolorowa rączka, również Wam wytłumaczę. Co potrzebujemy do uszycia tego ludzika? Potrzebujemy, słuchajcie, przede wszystkim materiał. Ja korzystam z polaru, jest elastycznym materiałem, więc warto, słuchajcie, z elastycznego materiału skorzystać. Ja mam tutaj polar w takim kolorze trochę beżowym. Pierwszy prototyp był brązowy, więc tutaj jest też fajnie. Wyszedł, jak ja to mówię, spalone ciasteczko. Potrzebujemy trochę materiału na uszycie czapki kucharskiej, jakiś materiał kolorowy na uszycie tego fartuszka lub jakiś materiał na uszycie kamizelki. Potrzebujemy kulki silikonowe, mulinę do haftowania oczu i buźki, dwa guziki typu grzybek na oczka, kawałek dosłownie materiału na nosek. No i co jeszcze? No i tak naprawdę nic więcej, tylko chęci. No i moje wykroje. Jeżeli chcecie, to mówię, ja mam przygotowane wykroje, według których będziecie mogli uszyć sobie tego ludzika, więc zapraszam, link jest poniżej. W pierwszej kolejności wydrukować należy wykroje, następnie je obejrzeć, jakie są opisy, gdzie jest kierunek rozciągania, i w jaki sposób układać, to wszystko, słuchajcie, tutaj dokładnie jest na tych rysunkach opisane. Wycinamy, no i co? I kroimy wszystkie elementy, które są nam potrzebne do szycia. W kolejności przeszyjemy głowę tutaj w koło od tego do tego. Teraz przenosimy nasze
zaszewki tutaj na nasz otog, jak już przeszyliśmy w koło czapkę. Można sobie dla wygody, słuchajcie, to ponacinać tutaj te brzegi. O. I bierzemy teraz naszą głowę, rozkładamy. Składamy na środek te nasze przecięcia. Spinamy drugą tak samo i przeszywamy. Mamy już przeszyte głowę. Odwracamy to na prawą stronę. Wypełniamy naszą głowę kulkami silikonowymi. Mamy głowę już wypełnioną. Odłożymy ją sobie na chwilę. Później się będziemy bawić w haftowanie. Bierzemy teraz nasz tył. Jeżeli robicie z krojonymi nogami, to przeszywamy tutaj i tutaj. A jeżeli macie całościowe, no to tylko zszyjemy sobie tutaj, tu i tu, do tego miejsca, gdzie jest zaszewka zaznaczona. Jak już przeszyliśmy, to teraz przenosimy miejsca zaszewek i tak jak robiliśmy na głowie, rozkładamy i przeszywamy zaszewki. Czyli rozkładamy je sobie. I przeszywamy jedną i drugą. Bierzemy teraz nasze przody, składamy nasze nóżki. Tutaj, jeżeli robisz kolorowe, i przeszywamy. Jeżeli nie robisz kolorowych, to bierzemy nasze przody i tutaj przeszywamy tą część tego naszego. Kiedy już mamy wszystko przeszyte, odwrócone na prawą stronę, składamy teraz nasze prawą stroną do prawej strony i spinamy wszystko razem. Czyli musimy sobie tutaj spiąć tę naszą zaszewkę z naszym przodem. Tutaj dokładnie warto sobie to spiąć, żeby nie było żadnej dziury. Tu spinamy nasze nóżki i jak już mamy takie w koło pospinane, to teraz przeszywamy. Możemy zacząć, słuchajcie, odtąd, od tej strony szyjemy, 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 szyjemy tu, 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 tu i tu. Wracamy na prawą stronę, mamy odwrócone i wkładamy tu przez ten otwór kulki silikonowe do środka. Mamy już naszego tutaj tu wypełniony, odkładamy. Teraz bierzemy ręce, odrysowujemy te rączki i przeszywamy po tej linii, po której odrysowaliśmy. Jeżeli robisz wersję taką tutaj dwudzielną, no to trzeba najpierw, słuchajcie, sobie wyznaczyć miejsce. Mamy. Wkładamy sobie tak teraz tą drugą część i też obcinamy tutaj tą część, żebyśmy mogli. Mamy tu teraz docięte i dobrze sobie zaznaczyć, w których miejscach. I doszywamy to. Jak już doszyliśmy, rozkładamy szew, układamy. No i układamy na to ten nasz wykrój i odrysowujemy sobie znowu pisakiem. I jak już obszyliśmy, obcinamy w koło. Teraz zwróćcie uwagę, żeby się nie pomylić. Jedna jest prawa, jedna lewa. Jak już obetniecie, to tu chwytamy pojedynczo i nacinamy. I odwracamy na prawą stronę. Jak już wypełniliśmy kulkami silikonowymi, to bierzemy igłę z nitką i tą dziurę sobie zaszyjemy w obydwu rączkach. To teraz przyozdobimy naszą tutaj buzię. Z szablonu, który macie w e-booku, przenosimy sobie uśmiech, ale uśmiech oczywiście możecie zrobić sobie gdzie tam chcecie, jak chcecie, czy krzywy uśmiech, czy jakiś. Robicie sobie jak tam chcecie. Ja sobie po prostu zaznaczam mniej więcej, tak jak mam na moim szablonie,
tutaj szpilkami, żebym wiedziała, gdzie tu mam wbijać je. To jest mniej więcej tutaj. I ozdabiamy tą naszą busię. Mulinę możecie sobie robić ustka czarne, możecie czerwone, jak tam chcecie. I zaczynamy działać. To teraz zrobimy sobie oczka. Mówię, ja mam krzywą buźkę, ale zrobiłam to specjalnie. Mówię, żeby to tak inaczej było. No to zróbmy teraz sobie oczka tutaj. Tu mamy oczka. Dobrze. To tu sobie rzęski zrobimy. Tutaj gdzieś będą brewki, to można od razu przejść do brwi. Przechodzimy do drugiej. Od razu bierzemy nasze guziczki. Tu sobie można je przyciągnąć. Zawsze można troszkę bardziej je wyciągnąć tutaj. Żeby tak trochę ukształtować tą buźkę. Czyli taka berewka się tu. Tutaj trochę zrobiło fajnie. No i drugie oko zaraz przyszyjemy. Mamy buzię, trochę ją tutaj musimy uformować, bo nam się zmęczyła. Dobra, teraz weźmiemy się za nos, czyli nasz nos wykrojony. Obszywamy w koło. Obszyliśmy w koło, do środka kulki silikonowe. Mamy kulkę zrobioną z noska i tą samą nitką. Możecie przykleić to jak chcecie, a możecie przyszyć. Ja będę przyszywać. Mamy nosek. Uformujmy go, jak go zdusiliśmy trochę. Główkę też. I teraz nałożymy na nasz tułów i wkładamy. I wkładamy tak, żeby tu schować. Osoby, które mają e-booka, mają tam wyjaśnione, jak ja tutaj zamocowałam. Nałożyliśmy tą naszą głowę. To teraz doszyjemy tutaj do tego naszego tułowia. Dobra, mamy głowę przeszytą, to teraz możecie albo dokleić ręce, czyli układamy sobie tutaj i doklejamy ciepłym klejem, albo możecie je sobie doszyć.
ludzik już jest gotowy, to teraz ubierzemy go. Możecie czapkę uszyć białą. Ja sobie szyję tym razem w zielonym kolorze. Pasek skrojony z podwójnie złożonego materiału. Tutaj złożona na pół czapka i działamy. Bierzemy nitkę z igłą. Tu mamy już jakby sfastrygowane. Można to sobie tu na końcu zawiązać. Ten nasz pasek zszywamy tutaj po szerokości. Składamy na pół. Ja akurat mam zeszyty, bo nie miałam takiego dużego kawałka. Wkładamy do środka i upinamy. Tak upięte przeszywamy w koło. Czapka uszyta. Teraz zrobimy kokardkę. Czyli mamy tu linię. Bierzemy. Składamy. I wystarczy przyszyć już tylko. Kartuszek jest w dwóch wersjach, po łuku albo po prostej. Uszyjemy teraz po prostej, czyli zaginamy, przeszywamy tutaj również jedno. Teraz szelki składamy na pół, przeszywamy tu w tą stronę i drugą szelkę też w tą stronę. Przeszyte, odwrócone na drugą stronę, jedna szelka, druga szelka zaraz też będzie. Tu macie zakładki, to sobie robimy zakładeczki, łatwiej to przeszyć, żeby było zamontować. Układamy szelki tutaj na tych naszych kartkę, przykładamy. Teraz tu, tu i tu przeszywamy. Odwracamy. I teraz tutaj do środka wkładamy nasz fartuszek. Przeszywamy. Już prawie mamy fartuszek, jeszcze pasek. Możecie go zrobić z dwóch części, możecie z jednej części. Składamy na pół. Przeszyjemy tutaj. Przyszyty. Tutaj zaginam sobie, żeby łatwiej było później odwrócić i odwracam na prawo. Taki pasek w całości możemy sobie albo go przyszyć tu na wierzchu, albo go możecie przyszyć tutaj pod spodem. Ja akurat tym razem sobie przyszę na wierzch. A jak z dwóch części byście robili, to wtedy po bokach tutaj doszywamy. I ja sobie tutaj po prostu ciach, nasz fartuszek gotowy, przywiązany i tutaj na krzyż zrobiony. Teraz możemy jeszcze uszyć kamizelkę albo, tak jak mówiłam, druga wersja naszego fartuszka to taka wersja, tutaj półokrągła, można ozdobić sobie, jak białym szyjecie, to można ozdobić sobie na przykład jakimś ściegiem ozdobnym i też to fajnie wygląda. Też mamy fajnego i teraz zrobimy sobie jeszcze kamizelkę, czyli bierzemy nasze wykroje. Ja robię podwójną kamizelkę, więc dwa razy mam wykrojone z dwóch różnych kolorów tył i dwa razy przody i jeszcze lamówki na zrobienie w koło pachy. W pierwszej kolejności poszywamy tutaj i również tu. I tu te boki. Mamy poszywane obydwie kamizelki. Rozkładamy w
prawą stroną do prawej strony, do środka składamy i całą w koło po zewnętrznej przyszywamy. Wielka uszyta cała w koło, to teraz przez jedną tutaj z tych dziurek wywracamy ją na prawą stronę. Odprasowana kamizelka, bo to jest ważne. I w tym momencie również przygotowałam sobie te lamówki. Zrobiłam je sama, czyli podzieliłam 16 na 3. Podzieliłam na 3, załamałam i tu złożyłam. I zaraz Wam pokazuję, co działamy dalej w tej kwestii. Czyli musimy sobie ten podkrój tutaj obłożyć. Dobrze jest, słuchajcie sobie, jeżeli nawet nie masz wprawy, to dobrze jest, słuchajcie, to no powiedzmy sfastrykować. No i bierzemy lamówkę i wkładamy tutaj. Już nie będę Wam utrudniać, że musicie jeszcze znaleźć, ale to mówię, o, tu. I teraz tu tą końcówkę trochę dłuższą skroję, że ja sobie tu obetnę nadmiar, żeby to przeskroić. I ja sobie to po prostu tu zaginam do środka. Warto to również przeprasować. Fastrygujemy i przeszywamy w koło. Gotowa, to teraz zajmujemy się kolejnym uszyciem. Szablonu skrojona czapka, opaska. Zszywamy tutaj ten bok. Zszywamy krótszy bok naszego paska, przeszyte i tu zszyte składamy na pół, rozkładamy szewek, okay. Wkładamy tu, gdzie jest przeszycie, składamy razem. Na maszynie przeszywamy to. Wracamy czapkę na prawą stronę, jak macie jakiś pomponik, to możecie ozdobić to jakimś pomponem. Tu możecie sobie, o, zobaczcie, przyszyć jakiś pompon. I jeszcze tylko takie drobne wykończenia, czyli taśma taka typowo wykorzystywana do ciasteczkowych ludzików. Obmierzamy sobie w koło, obcinamy i musimy doszyć. Tak samo na rękach, jak i na nóżkach, tutaj również obmierzamy sobie. No i mamy skończonego naszego ciasteczkowego ludzika. Jak się zorientowaliście, na pewno ja już w międzyczasie uszyłam 3 te ciasteczkowe ludziki, z Wami szyłam 2. Ten jest ostatni, który teraz skończyłam z Wami i macie możliwość, słuchajcie, kupując u mnie ten e-book z instrukcją krok po kroku, jak się szyje tego piernikowego ludzika, uszyć kamizelkę, uszyć czapkę, możecie uszyć w różnych 2 wersjach, macie fartuszki do uszycia i czapkę kucharską, bo wystarczy zdjąć tą czapkę, założyć taką czapkę i mamy już czapkę kucharza oraz przebrać go i przebierasz tego ludzika i już masz tutaj małego kucharza. Także można się tutaj pobawić, można dekoracje zmieniać co jakiś czas, a oczywiście to jest tylko jakby podpowiedź dla Was, a na pewno jak znam Was, to będziecie tutaj kreatywnie szyli tego piernikowego ludzika. Zapraszam Was do sklepu mojego, link tutaj poniżej, gdzie kupicie szablony na uszycie tego piernikowego ludzika i mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie kreatywnie działali i spędzali miło czas z rodziną, szyjąc właśnie te ludziki. Jest to cudowny prezent, pomysł na prezent oraz na ozdobę domu. Zapraszam Was również do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, żebyście włączali dzwoneczek, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. No i oczywiście zostawiajcie komentarze, bo ten film macie w gratisie, więc tutaj no, jakiś
od Was, może nie zapłata, ale jakaś informacja od Was, że podobają Wam się te filmy, są dla mnie również super okazją, żeby zobaczyć, że to jest to, co chcecie ze mną szyć i bawić się szyciem. A tak naprawdę przy szyciu tych zabawek to uczycie się dokładności, precyzji oraz szycia ubrań, bo przy okazji szyjecie ubrania. A większa wersja nie jest nic trudniejsza od mniejszej, chociaż ja uważam, że mniejsze rzeczy szyje się dużo trudniej niż takie duże. To miłego szycia i super wspaniałych świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim. Bawcie się szyciem i bądźcie ze mną. Dziękuję bardzo.